że to nie jest tak, że przecież Rosjanie są głupi i nie wiedzieli, że oni sprzedają Niemcom gaz taniej niż gdzie indziej, tylko po prostu to była forma politycznej łapówki za to, że Niemcy macie tani gaz w skrócie, a w zamian za to będziecie siedzieli cicho albo będziecie nam pozwalali na poszerzanie naszych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. No i to się działo od Gruzji po części Ukrainy, aż skończyło się tą wojną i Niemcy ponoszą za to po prostu ogromną odpowiedzialność. I co więcej, dzisiaj bezczelnie, kiedy ten gaz im na chwilę zakręcono, to dzisiaj bezczelnie mówią, że to jeszcze tyle pieniędzy zarobili na tym gazie. Ich cała gospodarka opierała się, konkurencyjność ich gospodarki opierała się właśnie na tanim gazie, na przemyśle i tak dalej. To widać dzisiaj najlepiej, kiedy mają deficyt handlowy pierwszy raz nie wiadomo od kiedy, bo im zakręcono na chwilę ten gaz. Gospodarka Niemiec nie jest jakoś wyjątkowo innowacyjna, tylko opierała się właśnie na przewadze konkurencyjnej tego taniego gazu. I dzisiaj nam jeszcze bezczelnie mówią, że jak im teraz podrożał gaz dużo więcej niż, czy w ogóle energia podrożała dużo więcej niż w Polsce, to jeszcze teraz bezczelnie mówią, że to Polacy z nimi powinni się podzielić gazem. To niech oni się podzielą z nami tymi zyskami, które mieli przez te wszystkie lata w związku z tym, że oszukiwali całą Europę, dogadując się z Putinem nad naszymi głowami. Myśmy ostrzegali, że to się źle skończy.